Cześć moi drodzy, nazywam się Bartek, prowadzę kanał 4 Pasje i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia mojego nowego filmu. Dzisiaj chciałbym pomówić o albumie duetu 2814 zatytułowanym Atarashi Hino Tanjo, co po angielsku oznacza Birth of a New Day. Zanim jednak przejdę do sedna, muszę powiedzieć Wam kilka słów na temat tego, w jakich okolicznościach natrafiłem na ten album oraz jaki pomysł mi on podsunął. Zachęcam, abyście zostali ze mną. Na płytę Atarashi Hino Tanjo natrafiłem we wrześniu zeszłego roku i to w sumie przypadkowo. Przeglądałem stronę rateyourmusic.com, gdy moim oczom ukazała się piękna, intrygująca okładka. Postanowiłem sprawdzić, jakie opinie udało się albumowi uzyskać i ku mojemu zadowoleniu przeważały te jak najbardziej pozytywne. Szybko przesłuchałem utwór pierwszy, Recovery, i zostałem zwyczajnie zwalony z nóg. Postanowiłem, że następnego dnia przesłucham album w całości. Tak też zrobiłem, a w trakcie jego słuchania przyszedł mi do głowy pomysł, aby moje odczucia wobec Birth of a New Day wyrazić poprzez historię dziejącą się w przyszłości w futurystycznym mieście. Pomyślałem, że warto spróbować. Tak więc włączyłem album, piłem kawę i pisałem. Zdaje mi się, że w ciągu dnia miałem całą historię. Przygotowałem materiał, z którego początkowo czułem się zadowolony. Następnie jednak stwierdziłem, że może nie warto wyrażać właśnie w taki sposób swoich przemyśleń o płycie. Film odłożyłem do przysłowiowej szuflady, wróciłem do niego właśnie teraz, naniosłem kilka poprawek, nagrałem na nowo narrację, jeszcze raz montowałem, także mam nadzieję, że w takiej formie film przypadnie Wam do gustu. Nim przejdę do początku naszej przygody, powiem jeszcze kilka słów o członkach 2814. Są nimi Hong Kong Express, mieszkający w Londynie muzyk, znany pod takimi pseudonimami jak HKE, Sandtimer czy Subaeris, oraz Telepath, tworzący także pod nazwą Virtual Dream Plaza i Trinity Infinity. Na swoim koncie 2814 mają trzy płyty, 2814 z roku 2014, Birth of a New Day, wydane rok później, oraz Rain Temple, które ukazało się w lipcu 2016 roku. Muzyka 2814 nawiązuje do takich muzycznych gatunków jak ambient, down tempo czy vaporwave. Tyle słowem wstępu, rozpocznijmy pierwszą część naszej historii. Jest późne, pochmurne, wrześniowe popołudnie. Za oknem szaro, zimno, tylko 12 stopni, także warunki pogodowe nie zachęcają do spacerów czy jazdy na rowerze. Bez kawy się nie obejdzie. Dnia wcześniejszego stwierdziłem, że dobrze byłoby przesłuchać jakąś nową płytę i zrobić na jej temat materiał. Tak się złożyło, że właśnie wczoraj natrafiłem na album Birth of a New Day duetu 2814, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Ciekaw ich twórczości, przesłuchałem pierwszy utwór z tejże płyty, czyli Recovery. Przy jego słuchaniu czułem się, jakbym został przeniesiony do jakiegoś ogromnego, futurystycznego miasta, rodem z łowcy androidów, gdzie pada deszcz, a neony świecą z całych sił. Mnóstwo ludzi spieszy się, by po ciężkim dniu w pracy wrócić do domu, zjeść coś ciepłego, a inni odwiedzają różne przybytki, by tam spróbować poprawić sobie humor. Słyszę klakson, przejeżdżający wóz policyjny, czuję, że to miasto zaczyna mnie pochłaniać. Dzisiaj chciałem tam powrócić, także znowu włączyłem Birth of a New Day. Trafiłem w to samo miejsce, gdzie skończyłem swoją przygodę wczoraj. Ponownie pada deszcz. Ogromny neon oświetla mi drogę. Idę zwiedzać miasto. Utwór pierwszy, Recovery, tylko zachęcił mnie do kontynuowania mojej podróży. Słyszę spokojne pianino, cichy, kuszący głos jakiejś kobiety. Po chwili do moich uszu dociera niespokojny bas, który tak znakomicie współgra z tempem mojej wędrówki. Przebiegam przez jezdnię, a utwór zaczyna jakby przyspieszać. Robię to samo. Przy następnym przejściu dla pieszych zauważam tłum ludzi. Czyżby coś się wydarzyło? Nadjeżdża policja, zagłuszając na chwilę
dźwięki pianina. Nic nie widzę. Co tam się stało? Tłum zaczyna gęstnieć. Widok zasłania mi zupełnie potężny mężczyzna o białych włosach, trzymający w swojej ogromnej dłoni białego gołębia. Patrzy na mnie z ciekawością. Nie wytrzymuję tego spojrzenia, które zdaje się przenikać moją duszę. Odchodzę powoli. Po chwili zauważam dworzec kolejowy, wyglądający pięknie, ale również bardzo nowocześnie. Postanawiam tam zajrzeć. Mimo dziwnego uczucia po spotkaniu z tajemniczym facetem, czułem się wspaniale. Na dworcu jest mnóstwo ludzi. W słuchawkach nieśmiało zaczyna się utwór Distant Lovers. Dźwięki klawiszy, jakieś odgłosy w tle, brak perkusji, brak basu, o wokalu nie wspominając. Minimalizm w czystej postaci. Przysiadam na ławce, koło mnie siedzi jakiś chłopczyk w towarzystwie swej mamy. Dziecku chciało się najwidoczniej bardzo spać, ponieważ jego oczy co chwila się zamykały, a głowa powolutku opadała do tyłu. Uśmiecham się na ten widok i zmierzam do pobliskiego bufetu. Mam ochotę na gorącą herbatę. Piosenka tymczasem przygrywa bardzo nastrojowo, bez właściwie żadnych większych zmian. Myślę, że byłaby dobrym tłem do spotkania jakiejś dwójki kochanków, którzy nie widzieli się przez długi czas. Próbuję herbaty, która smakuje naprawdę wybornie. Przysiadam przy stoliku i piję ją ostrożnie, by się nie poparzyć. Na peron wjeżdża pociąg, a po chwili wysypuje się z niego tłum ludzi. Dostrzegam młodą dziewczynę, która wpada w objęcia chłopaka. Całują się namiętnie, są szczęśliwi. Wygląda na to, że naprawdę długo się nie widzieli. Zauważam, że piosenka zaczyna się kończyć. Dopijam herbatę i wychodzę z baru. Już dawno nie czułem się tak żywy jak teraz. Zwiedziłem jeszcze trochę dworzec, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, a już najbardziej cudna panorama nieba widoczna przez przeszklony dach dworca. Spędziłem całkiem sporo czasu, włócząc się po nim i rzucając ukradkowe spojrzenia na ludzi, jak jakiś zawodowy szpieg. Gdy Distant Lover skończyło grać, usłyszałem, jak dwóch chłopaków rozmawia o złotej ulicy Shinjuku. Podobno koniecznie powinni się tam wybrać, że tego nie pożałują. Stwierdzam, że może też powinienem tak zrobić. Gdy pytałem o drogę sympatycznego, starszego pana, w piosence akurat pojawiła się perkusja. Dowiedziałem się, że Shinjuku znajduje się jakieś 5 minut drogi od dworca. Podziękowałem i skierowałem się w tamtą stronę. Towarzyszyły mi dźwięki, jakby klawisze z nałożonymi na nie przeróżnymi efektami. To lubię. Jak to pięknie brzmi, pomyślałem. Swym klimatem utwór przypominał mi album Beriala, Untrue. Rzeczywiście, jeśli ktoś wcześniej słyszał Untrue, powinien dostrzec jakieś podobieństwa czy inspiracje tamtym dziełem. Jeśli je czerpać, to tylko od najlepszych. Po chwili jestem już na Shinjuku Golden Street i pierwsze, co mogę stwierdzić, to fakt, że jest cudowna. Wszystko mieni się kolorami złota, właściwie nie ma tutaj neonów, których było wcześniej tak wiele. Jakiś czas temu widziałem zdjęcie ulicy, która nazywa się identycznie, a znajduje się w tokijskim okręgu Shinjuku, jednak zupełnie nie przypominała tego, na co patrzyłem teraz. Grupki młodych chłopaków krążą wokół pięknie wyglądających przybytków, szukając tam zapewne przygód czy szybkiej miłości. Zastanawia mnie, że nawet pod tak pięknie wyglądającą fasadą może kryć się mrok, nawet jeśli to ten z nie najciemniejszych jego odmian. Co ciekawe, jakieś 300 metrów dalej grupka młodszych dzieciaków gra w piłkę, nie przejmując się właściwie niczym. Ściszyłem troszkę muzykę i zdołałem usłyszeć, jak dwie dziewczyny, pewnie z liceum, dyskutują o planetoidzie 2814 Vieira. Muszą być miłośniczkami astronomii, pomyślałem. 2814? Zaraz. Przecież albumu tego duetu właśnie teraz słucham. Czy to przypadek? Zaczynam w to wątpić. Idą za dziewczynami, które zniknęły w ogromnym planetarium, wrastającym ponad wszystkim na Shinjuku. Miałem wrażenie, że na jej kopule można by zmieścić boisko do piłki nożnej. Cóż za niewiarygodna ulica, pomyślałem. Po chwili ponownie skupiłem swe myśli na piosence. Zwróciłem uwagę, że trzy utwory, które miałem okazję usłyszeć, są w tym samym tempie. Wypełnia je cała masa spokojnych partii klawiszy z cudownie brzmiącymi efektami, a jedyny fragment instrumentów perkusyjnych to ten ze Shinjuku. Mam również wrażenie, że trzy utwory są niczym jeden długi utwór. Coś czuję, że ta koncepcja będzie trwać do końca, mówię do siebie.
W momencie, gdy zaczął się utwór Drifting, w ten charakterystyczny dla tej płyty, spokojny, nieśmiały sposób, u wylotu ulicy Shinjuku pochwycił mnie ogromny tłum ludzi, tańczących, śmiejących się, przebranych w różne dziwaczne stroje. Dałem się porwać temu tłumowi, poprawiając słuchawki i pogłaszając muzykę, ponieważ zgiełk był niewiarygodny. Jakaś dziewczynka podała mi maskę ze śmiesznie wykrzywioną twarzą, którą czym prędzej włożyłem. Nawet nie zdążyłem jej podziękować, gdy tłum podniósł mnie do góry. Po sekundzie leżałem na plecach, trzymany przez las ludzkich dłoni, powoli przesuwających mnie do przodu. Nagle czas zaczął jakby zwalniać. Poruszałem się w rytm muzyki, w rytm klawiszy i cudownego motywu, brzmiącego niczym gitara. Czy ja śnił? Zauważyłem, że oprócz mnie kilkanaście osób również jest niesionych na rękach. Wszyscy wyglądają na szczęśliwych. Dostrzegam dwóch chłopaków, którzy rozmawiali wcześniej o ulicy Shinjuku na dworcu. Dryfujemy. Powoli jesteśmy niesieni z prądem. Jakieś 5 metrów przede mną widzę też cudowną dziewczynę. Śmieje się i tak jak ja porusza w zwolnionym tempie. Lewą ręką z całych sił przytrzymuje swój czarny kapelusz. Wiedziony jakimś instynktem, uczuciem, że to właśnie z nią powinienem nawiązać kontakt, staram się do niej jakoś przedostać. Piosenka jednak dobiega końca, a ludzie zaczynają momentalnie poruszać się normalnie, wszystko wraca do dawnego rytmu. Tłum odstawia mnie na ziemię, a ja tracę dziewczynę z oczu. Przebiegam sprintem kilkadziesiąt metrów i daleko przed sobą dostrzegam dziewczynę i jej czarny kapelusik. Kieruję się w tamtą stronę. Gdzie ja jestem? Mówię do siebie. Ponownie zaczął lać deszcz. Mam nadzieję, że dziewczyna nie zmoknie. Momentalnie zaczęło robić się coraz zimniej. W niewielkim sklepiku kupuję wielki czarny parasol i idę, czując się jak jakiś uczniak, który zmierza na swoją pierwszą randkę. Co ja wyprawiam i dlaczego ta płyta jest tak cholernie dobra? Dlaczego przy jej słuchaniu zwalnia czas i właściwie jakim cudem znalazłem się w tym mieście? Zaczyna się piąty utwór, Sorrow. Czyżby miało być smutno? Spoglądam na zegarek. Minęła północ. Jesteśmy w połowie płyty. W tym miejscu zakończymy pierwszą część naszej historii. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Oczywiście serdecznie zapraszam do komentowania i wypowiadania się na ten temat. Piszcie również śmiało w sprawie Waszych odczuć wobec albumu 2814. Ciekawi mnie bardzo, jakie piosenki należą do Waszych ulubionych z Birth of a New Day oraz czy słuchacie innych muzyków tworzących ambient, a jeśli tak, to jakich konkretnie. Jeśli film Was zaciekawił, byłbym wdzięczny za łapkę w górę oraz rzucenie okiem na mój kanał, gdzie oprócz materiałów muzycznych są też filmy o anime czy książkach. Z góry dziękuję za zainteresowanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!